Kochani, ja krótko chciałbym się podzielić tym, co Bóg jakiś czas temu bardzo mocno położył mi na sercu. Chciałbym powiedzieć do Was o tym, jak ja rozumiem i postrzegam świętą stabilność. Ja od dłuższego czasu czuję taki ciężar modlitewny. Modlę się o to w domu. Modliliśmy się też o to co środę, o stabilny Kościół, o stabilny wzrost i stałe umysły. Wiecie, ja na początku, po moim nawróceniu i po moim nowym narodzeniu, ja miałem takie myślenie, że teraz to przyjdzie Bóg i On przeżyje za mnie moje życie. Że ja będę trochę tak z boku. Wiecie, ja wtedy słyszałem dużo słów, teraz wspominałem też o tym, między innymi świadectwo, że jak ja będę teraz szukał królestwa, tak, to może przyjdą, jak do innych pastorów ktoś przyjdzie, przyniesie ratunki pieniędzy i tak sobie będę żył. Tylko że ja chciałem szukać Królestwa Bożego po ludzku. Po ludzku musiałem szukać. Wiecie, to tak jak większość Żydów, tych niezbawionych Żydów, oni dzisiaj czekają jeszcze ciągle na Mesjasza, tak? Oni szukają tego króla, który zasiądzie na tronie i on będzie walczył. I ja też tak myślałem, ale ja zacząłem sobie rosnąć i zacząłem rozumieć, że Bożą wolą jest za tej postawie Efezjan 4:13, abyśmy doszli do męskiej doskonałości i dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki i tak dalej. Ja w tym momencie zrozumiałem, że to ja muszę dążyć do wzrostu. Wiecie, w moim życiu było tak, że Bóg bardzo silnie przemówił do mnie tym fragmentem z Ewangelii Mateusza 11:7. Coś cię wyszli oglądać? Czy trzcinę chwiejącą się na wietrze? Ja bardzo długo rozważałem to słowo. Ja bardzo mocno się z nim zżyłem. I wiecie, ja zrozumiałem, że można uzyskać w Chrystusie pełną stabilność. Że można być zawsze stałym, zawsze pewnym, że ta stabilność, ona jest. Wiecie, ja postanowiłem wtedy, że ja będę krok po kroku podążał w tym kierunku, że ja chcę być stabilnym mężem, chcę być stabilnym ojcem, chcę być stabilny w swojej służbie, chcę być stabilny w pracy, czy w działalności gospodarczej. Że ja chcę być stabilny w miłości, chcę być stabilny w przyjaźni, w ogóle chcę być stabilny w relacjach. Ja już nie mówię tylko o poznaniu, traktuję to jako oczywistość. Tak, ja zrozumiałem, że ta stabilność będzie wyrażała się w każdym aspekcie mojego życia, że wiecie, tak mówimy, tak jak Jezus wczoraj i dzisiaj ten sam, tak, i na wieki, tak i ja, zjednoczony z Jezusem, mogę być stały i stabilny. To słowo, wiecie, ono mnie przeszyło. Mogę być. Ode mnie zależy, czy będę, tak? Ja postanowiłem, że ja chcę. Wiecie, w ogóle też jakby analizowałem sobie takie etapy mojego życia, tak? Ja rozumiem, widziałem, że po nowym nawróceniu jest czas wyswobodzania, tak? Jest czas, kiedy wychodzimy na wolność. Zasłony opadają, zaczynamy widzieć szerzej, zaczynamy widzieć więcej, stajemy się wolni. Natomiast bardzo ważne jest w tym momencie, co my teraz w to miejsce zbudujemy, tak? Co my z tym dalej zrobimy, z tą wolnością? I tak, wiecie, sama stabilność, tak? Bo chcę też powiedzieć przy tym, że przeciwieństwem stabilności nie jest spontaniczność. Możesz być stabilny, możesz i nawet powinieneś być stabilny i spontaniczny, jeśli chodzi o prowadzenie Ducha Świętego, tak? Tak jak na poprzednim nabożeństwie, spontanicznie tańczyliśmy dla Jezusa. Możesz być stabilny i możesz być spontaniczny, tak? Ale przeciwieństwem stabilności jest wszelki chaos, wszelkie niezdecydowanie, miotanie okolicznościami, tak? Miotanie tym, co jest widziane. Wiecie, tym przeciwieństwem też stabilności jest wszelka forma dzieciństwa, ale również młodzieńczości. Bo młodzieńczość ma to do siebie, że bardzo łatwo się zapala, tak? Że jest w stanie bardzo szybko wejść na pewien poziom, tak? Ale też za chwilę
jest w stanie być bardzo silna, tak? Raz bardzo gorąca, raz bardzo silna, że tutaj wiele mają też emocje, które jakby temu towarzyszą. Tak? Dzisiaj ja jestem tego pewien, ja to rozumiem, jestem tego pewien, że prawidłowy wzrost w Duchu Świętym, on zawsze, zawsze będzie prowadził do stabilności, tak? I co jest ważne, tak? Ta święta stabilność, ona zawsze dotyczy całej Ewangelii. Pełnej Ewangelii. Bierzesz całe Słowo i całą duszę. Na tym pracujesz i to wdrażasz. Wiecie, ostatnio rozmawiałem z taką osobą, która usługuje innym osobom. To taki przykład podam. Znam bardzo dobrze tę osobę. Powiedziała, że ona teraz tak usługuje w miłości. Ona nie napomina, usługuje w miłości. Ja mówię, to kompletna bzdura jest. I to jest, mówię, wbrew Słowu. A znam jej życie. Ponieważ nie wzięła na warsztat całego Słowa. Została kiedyś napomniana w Duchu Świętym. Nie przyjęła tego napomnienia. Tak? I teraz wybiera sobie tą część, która jest dla niej wygodna i którą przerobiła, tak? Nie dotyka tych miejsc, które bolą. Ale to nie jest pełna Ewangelia. Nie ma mowy w czymś takim o stałej stabilności. Pełna Ewangelia, całe Słowo i cała dusza na warsztat. Święta stabilność, ona się wiąże też z poczuciem bezpieczeństwa. Możesz być, doświadczasz tej świętej stabilności wtedy, kiedy czujesz się bezpiecznie i czujesz się zaakceptowany. Świat, ten, który nas otacza, on nie czuje się bezpiecznie. On jest bardzo niestabilny. On ciągle się czegoś boi. Wiecie, i tu przechodzę do sedna tego, co chcę powiedzieć o tej świętej stabilności, tak? Bo ona ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy naszego życia. Jeśli nie będziesz stabilny, pewnych poziomów nie przeskoczysz. W pewne miejsca nie wejdziesz. Bo huśtawka to nie schody. Jest zawsze górny poziom, do którego możesz się rozbujać, ale zawsze pojeździe w górę jest jazda w dół. To nie schody. Drugi aspekt, bardzo ważny. Wiecie, często o tym mówimy, że świat czeka na objawienie Synów Bożych. Świat czeka. Kiedy nie jesteś stabilny, nie jesteś w stanie być pełnym świadectwem. Często jest tak, że ludzie postrzegają, że jest to tylko teoria. Natomiast kiedy zaczynasz być stabilny, zaczynają Cię zauważać. Zaczynasz być realnym i zauważalnym głosem w ich życiu. Zaczynasz na nich wpływać. I to jest bardzo ważne, tak? Czyli z jednej strony to jest nasze życie. Z drugiej strony to jest też jakby nasz wpływ na innych. Jak osiągnąć świętą stabilność? Wiecie, jak się zastanawiałem, w tym kościele na ten temat zostało powiedziane już wszystko. Po prostu zacznijmy tak na poważnie, tak na 100%, brać to słowo, nie bawić się chrześcijaństwem, tylko prawdziwie żyć zjednoczeni z Nim, wiedząc, że od nas zależy, czy dążymy do tej stabilności. Ona jest osiągalna. Dzięki, Michał. Ja dzisiaj taki artykuł napisałem z rana, jaki znaliśmy, że należy nakłonić umysł do ducha, bo ja zauważam ogromny problem w tym, że umysły ludzi w kościele nie nadążają za ich odrodzonymi duchami. Nie nadąża. I grupa ludzi w kościele, w ogóle w szeroko pojętym kościele, my zresztą nie jesteśmy wyjątkiem. My, bo u nas może szybciej coś się zdarzać, powiem w ten sposób, się szybciej coś zdarza. Ale to, że się szybciej zdarza, to nie znaczy, że nie ma problemów. I tak samo jak w innych kościołach, tak samo i u nas ten problem istnieje. To jest to, że umysł się zawsze spóźnia. Wiecie dlaczego? Bo w ducha to my nic nie musimy wkładać. Nic się z ducha nie wkłada, bo ducha to dostajesz w pełnym jakby, w pełen serwis. Tak?
moc, siła, to się wszystko, to wszystko dostajesz w pełnym pakiecie. Natomiast właśnie życie według ducha niestety, ale jest związane z tym, że umysł nasz musi brać w tym udział. Rozumiecie? Umysł nasz musi brać w tym udział, bo my jesteśmy na tym świecie dotykani przez nasz umysł, emocje i decyzje. My, w ogóle my tak tylko działamy w tym świecie. A wiecie, kupa ludzi ucieka często w namaszczenie, ucieka w to, co się dzieje w ich duchu i mają potężną destabilizację w życiu. Rozumiesz? Ja się bardzo cieszę, bardzo się będę cieszył, jeśli będziesz wskrzeszał z martwych. Wskrzeszaj z martwych. Tylko jeszcze chciałbym, żebyś na przykład sam nie umarł z głodu w międzyczasie, bo nie umiesz sobie pracy znaleźć. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. A znamy takie przypadki w historii. Znamy przypadki potężnego, namaszczonego człowieka, który wskrzeszał z martwych, uzdrawiał chorych masowo. W tym czasie jego żona umarła z głodu w domu na innym kontynencie, ponieważ nie potrafił zabezpieczyć swojego domu. Wiecie, jak się nazywa ten usługujący? Doktor Gillane. Potężny uzdrowiciel, na którego spotkanie przyjeżdżali ludzie karetkami pogotowia. Zostawił 100 tysięcy uzdrowionych i udokumentowanych przypadków śmiertelnych chorób. Rozumiecie, co to znaczy? W tym samym czasie jego żona umarła z głodu. To jest bardzo ważne, jak my funkcjonujemy. Nie wolno nam ich... Dlaczego my się... Nasza służba nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii, bo ten kościół lokalny się nazywa Kościół Mocy. Nasza służba, moja i Agaty, nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii, ponieważ my chcemy, żeby ludzie, na których wpływamy, funkcjonowali w sposób stabilny. Rozumiesz? I to tańca, i to różańca. W cudzysłowie. Trzeba chodzić w duchu, z podporządkowanym duchowi umysłem. Rozumiesz? Kiedyś taki był człowiek, teraz nie wiem, bo to było jakiś czas temu, biznesmen. Ten biznesmen postanowił, że nie będzie jeździł samochodem do pracy. Był bardzo bogatym człowiekiem, ale postanowił, że będzie jeździł środkami lokomocji do pracy. Taką decyzję podjął. Jeździł kolejką miejską do pracy, dzień w dzień do swojej firmy. Wiecie czemu? On w eleganckim garniturze za kilka tysięcy dolarów sobie wchodził codziennie do tej kolejki. Ze swoją walizeczką, bardzo drogą, stawał i mówi: przepraszam Państwa! I tak było każdego ranka przez lata. I oni widzieli faceta, który jest ubrany w parę tysięcy dolarów. Mówi: przepraszam Państwa, czy już ktoś Państwu powiedział, że Jezus Państwa kocha? Jeżeli Państwo pozwolą, to ja Państwu coś powiem. I w czasie, kiedy jechał do tej pracy, cały czas głosił Ewangelię. Kilkanaście lat. Kozak? Różni się to od tego, że ktoś udaje, jakim wielki Bóg w nim mieszka, a nic nie robi. Jest różnica minimalna. Facet nie szpanował dobrym samochodem, tylko kilkanaście lat jeździł kolejką. Ale wchodził w garniturze za parę koła papieru i głosił Chrystusa. I wiesz, co tam się działo zawsze? Zawsze, codziennie pokutowali jacyś ludzie. Opuszczali swoje głowy, on mówi: a teraz pozwólcie, drodzy Państwo, że się z Wami pomodlę. Kto chciałby oddać życie Jezusowi? Kilkanaście lat służby. Facet, jeśli jeszcze chodzi po tej ziemi, tak, to korona na niego czeka, a jeżeli już jest w niebie, to w tej koronie już tam siedzi. To jest dla mnie pełna Ewangelia. Ja to tak rozumiem.